jest strona Alien. Jesteśmy dzisiaj w Star Stable, gdzie zrobimy sobie kilka zadanek na lilce. I słuchajcie, zobaczymy, co tam na tej lilce będziemy musieli zrobić. Ja bym chciała aktualnie zrobić koniecznie jedno zadanie. I to jest zadanie od Maria, dlatego właśnie słyszymy dźwięk kolejki, bo jestem tutaj u niego, powiedzmy, w domku. I to jest oczywiście prawdziwy gwiezdny sklep. To jest to zadanie, które bym chciała sobie wykonać. A później zobaczymy, bo może moglibyśmy sobie wykonać sobie tą restaurację ciekawą. Tylko to trochę trwa, więc na pewno chciałabym temu poświęcić osobny odcinek, więc musielibyśmy sobie coś dobrać. Takiego, co by było niezbyt długie do wykonywania. Zobaczymy. A wydaje mi się, że wszystkie z tych questów, które tu mamy, są niestety dosyć obszerne. Także tak. No niestety, ale... Przyszedł Sebastian. Muszę zdjąć okulary, bo mnie oczy bolą. Dobra. Alo Lilian, wiesz co? Nie będę pytać, co masz na głowie i skąd. Nie wkładaj mi tych majtek na głowę! Co za człowiek. Łapaj. Wiem, że są moje majtki. Dobra. Alo Lilian, wiesz co? Przyjechały zapasy do mojego sklepu. Teraz pozostaje jedno pytanie. Nie, jedno pytanie. Zamawiamy kepsa. Kto tam będzie pracował? Dostałem mnóstwo aplikacji, ale wybrałem 3 kandydatów. Ale nie mogę się zdecydować, kogo wybrać. Wszyscy wyglądają w porządku. No na pewno. Możesz się przejechać i spotkać z nimi i powiedzieć mi, kto według ciebie jest najlepszy. No ale to nie ja zatrudniam. To nie ja zatrudniam pracowników. No i widzę, że tu chyba będziemy musieli jeszcze trochę tego czasu poświęcić. Zobaczymy. Możesz? Wow, mam szczęście, że cię znam. Sorry. A teraz posłuchaj. Okej. Okay. O, wiedziałam. Dobra, spoko. Mamy pięknie, ładnie. Kandydat na gwiazdę numer 1. No dobrze. Pierwszy kandydat do pracy na... To naprawdę nie wiem, jak się nazywa. Podpisał swoją aplikacją tylko 357. W każdym razie wygląda bardzo dobrze, a możesz go znaleźć w Moorland na lądowisku Darkcore. Jedź tam, pogadaj z nim i przekonaj się, czy nadaje się do tej pracy. No okej, okay. 20 dla postaci. Idziemy dalej. Muszę powiedzieć, że kandydat numer 2 wygląda naprawdę obiecująco. To młoda dziewczyna, ale wygląda na bardzo kompetentną. Na bardzo kompetentną i dojrzałą. Na zdjęciu nie wygląda na starszą niż 16 lat. Co ty robisz? 16 lat. Ale to nie znaczy, że nie weźmie odpowiedzialności za sklep, prawda? No prawda. Ma na imię Julii i mieszka w Jodłowym Gaju. No okej, okay, Julii. Pojedź tam, pogadaj z nią i zobacz, czy jest to odpowiednia osoba do mojego sklepu. No okej, okay, czyli Jodłowy Gaj, Moorland, Jodłowy Gaj. Ostatnią kandydatką, jaką znalazłem, jest pani o imieniu Bella, mieszkająca w winnicy. Pracowała bardzo długo w jednym z tutejszych sklepów i myśli, że jest gotowa poprowadzić sklep sama. To brzmi naprawdę dobrze, prawda Lilian? Jedź do winnicy, porozmawiaj z Bellą i zobacz, czy to jej szukamy do tej pracy. No okej. Okay. Czyli tak, mamy JG, mamy Moorland i mamy winnicę. Nie wiem, czy te osoby są jakoś zaznaczone, że właśnie ich szukamy.
Sobie wziąłeś te okulary moje? To gdzie one są? Z tyłu, bo by się zwaliła. Aha, dobra, dzięki. Dobrze, Bella, to tak, w Złym Gaju była, nie, Bella była w winnicy. W Wiodłowym Gaju to ktoś inny był i ja nie wiem, gdzie ona jest. Czekajcie, muszę sprawdzić. Tutaj będzie gdzieś prawdopodobnie chyba ta osoba. Ale sobie przybliżymy ładnie, pięknie mapkę. Tak, ażeby pięknie, ładnie wszystko nam to wyglądało. No, come on, jedziemy, jedziemy, koń. No, jedziemy, konia, jak tutaj mnie zahaczyło się. No dobra. Okej, okay, mamy pięknie, ładnie panią o imieniu Julie. Julie? Tak, to ja. Młoda? Zdjęcie, które wysłałam w aplikacji, mogło być trochę stare. No i tak myślałam, że on chyba ją będziemy zatrudniać. Byłabym doskonała na prowadzenie sklepu w obserwatorium. Jestem zaangażowana, dojrzała i dobra we wspinaczce, co może być pomocne. Jeśli jakaś gondola będzie potrzebować pomocy. Okej. Okay. Co robiłam wcześniej? Uprawiałam wspinaczkę górską. Byłam pierwszą osobą, która wspięła się na szczyt wulkanu Garnok w 1984 roku. Ten rok jest bardzo fajnym rokiem. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. O tym nie słyszałaś? Wspinaczka i prowadzenie sklepu nie są powiązane? Moja droga, to prawie identyczne rzeczy. Obie wymagają przygotowania na wszystko i nie spuszczania oka z góry ani na chwilkę lub klienta w sklepie, jakkolwiek. Jedź do Maria i powiedz mu, że świetnie bym się sprawdziła w tej pracy. No dobrze, no jeżeli tak uważasz. Dobrze, ale ja bym tutaj ładnie, pięknie pojechała się do Murland i tak dalej. Zanim, moja droga, wykonam Twoje polecenie, chociaż to Ty szukasz pracy, no to, to jeszcze muszę pojechać do Murland i do winnicy. Farma Steve'a, Murland. Dobrze, to lecimy do Murland. Cóż, wydaje mi się, że właśnie ta starsza pani będzie pracowała w tym sklepie. Nie sprawdzałam tego na Wiktorii, bo w sumie zapomniałam o tym, że ten sklep tam istnieje. Bo generalnie rzecz biorąc, jakoś tak, wiecie, nie bardzo w tym sklepie dużo jest co do kupienia, przynajmniej z tego, co ja pamiętam. Szukamy kogoś na stanowisko, tylko nie wiem, gdzie ona jest, więc będzie ciężko. Murland jest trochę osób, ale wiecie co, i tak jest mało tych osób, powiem szczerze. No kogo ja mam szukać w Murland? Halo? Kogo ja mam szukać w Murland? Aha, wiem, tego na plaży, dobra, tego tutaj nikogo nie ma. Dobra, już lecimy tego na plaży Darkcore. Ja go nie brała, nie przyjęłabym go w ogóle. Mało osób w Murland, słuchajcie, mało osób jest w Murland. Jest rok szkolny, jest dużo przecież osób, ma teraz, wiecie, po lekcjach i tak dalej, po pracy chociażby, ale jest bardzo mało osób, jak na moje, to jest dosyć mało osób, serio. No cóż, oby było więcej. Dobra, ciśniemy jak zwykle przez panią Holdsworth. Catch up, bardzo ładnie. Dobra. Dobra, dobra. I który tutaj chciał się nająć? Ojej. Dawaj. Chyba ten tutaj będzie na tym, na stateczku. Na stateczku, tylko czy ja tam mogę wskoczyć? To nie chyba, no nie, to jednak chyba nie tutaj. Czekajcie. Bo pewnie go ominęłam i oczywiście nie zauważyłam. Aha, tutaj jest, no to wiadomo było, dobra. No co się gapisz? No okej. Okay. Prowadzić sklep w obserwatorium? Jestem do tego stworzony. Dobrze sobie radzę z ludźmi. Nadążasz? Czy nadaję się do tej pracy? Co? Nie ufasz mi? Nazywasz mnie kłamcą?
Okej, wyglądasz na miłą, więc tak jak, więc tak nie myślisz, rozumiem. Okej, nadaję się do tej pracy, bo lubię gwiazdy, a jeśli ktoś spróbuje coś ukraść, zrzucę go z klifu, więc Mario nie będzie musiał się martwić, że ktoś weźmie jego sprzęt. Łapiesz? Myślę, że sam z siebie musiałbyś tego klifu pozrzucać pierw. Naprawdę lubię planety i gwiazdy i inne rzeczy, więc jestem idealny do tej pracy. Powiedz Mario, że spotkam się z nim w obserwatorium, jak tylko da mi pracę. No, z tego, że się spotkasz, ale on nie da ci pracy. Już ja się o to postaram. Ale jestem zła. Sebastian, światło w kuchni zapaliłeś. By się świeciło. Okej. Spoko. Dobra. Idziemy do winnicy. Zobaczymy, co na to kandydatka numer 3. Winnica jest tutaj. Dobra. Teraz pytanie, gdzie jest kandydatka numer 3 w winnicy? Miałam na imię Bella chyba, tak? Mi się wydawało, że Bella. Bella będzie gdzieś tutaj, bo widzę kropeczkę. Bella, czyli piękna. Bella. Myślę, że ona jest w sklepie. A nie, myślałam, że w sklepie gdzieś będzie. Jest i Bella. Czemu ona ma taki starszy głos, jak ona jest młoda w miarę? Co? Mów głośniej, nie słyszę, co mówisz. Okej. Znaleźć gwóźdź do wieży wiertniczej, zwariowałaś, o czym ty mówisz? Prowadzić sklep w obserwatorium? Aha, dlaczego po prostu nie powiedziałaś? Jestem do tego stworzona, pracowałam w sklepie wiele lat. Wątpisz? Wybaczcie, kliknęłam sobie znowu ekran obok. Aha, dlaczego odeszłam? Szef powiedział, że krzyczałam na klientów podczas zakupów. Co poradzę na to, że obdarzono mnie mocnym głosem. To dobrze mieć silny głos w górach. Mogę, tak, możesz powodować lawiny i chyba nie dosłyszysz troszeczkę, niestety. Cóż, no cóż. Mogę wykorzystywać reklamę ponad szczytami. Wykrzykiwać, sorry. Ponad szczytami góry, więc Mario nie wyda ani szylinga na promocję. No, okej. Lecimy, mili Państwo, do Maria. Daleko w sumie nie jest, więc polecimy sobie na pieszo. Teraz proszę zatrzymać film i napisać mi, którą kandydatkę wybierze Mario i ja też zresztą. O. Wydaje mi się, że czy ja już powiedziałam, którą ja bym wybrała. Jeżeli mnie ktoś dobrze słuchał, to wie. Ale jak mnie ktoś dobrze nie słuchał, no to nie wie. Tak czy inaczej, mi się wydaje, że Mario wybierze tę samą kandydatkę, co ja. Co byłoby tak sobie sensowne. Oj, obrazek mieliśmy. O Jezus, to warzywko. I już jesteśmy zaraz przy tym. Jak widzicie, w ogóle Arab ma nadal 7 poziom, bo nie miałam totalnie ochoty i czasu na gry i ogólnie na trenienie koni. Muszę go w końcu dotrenić, przydałoby się. No bo jednak, wiecie. No, przydałoby się to porobić. Czy ja pojechałam? Tak, pojechałam z daleko. Mnie poniosło mnie. No dobrze. No ale kamień. No ale kamień. Dobra. Myślę, że zrobimy z tego taki jeden krótszy odcineczek. Nawet nie wiem, czy krótszy, bo zobaczymy, co będzie dalej. Co Mario ciekawego powie. I po prostu
Będzie jeden odcineczek. Jesteśmy u Maria. Dobrze, i mamy questy do oddania. Gaj, może zaczniemy sobie od najgorszego. A więc rozmawiałaś z 357. Jaki jest od środkowej? Ach, spotkałaś Bellę w winnicy, jaka była? I najlepszej. Rozmawiałaś z Julie, jaka jest? Spoko. Och, Lilian, nie wiem, kogo powinienem wybrać. Wszyscy troje wyglądają dobrze. Nie. Dobrze. Och, Lilian, kogoś powinienem wybrać? Nie wiemy. Ty wybrałaś. Wybierz, kogo powinnym poprosić. Co? Kogo powinien poprowadzić. Kto powinien poprowadzić sklep? Julie. Wybrałam. To świetnie. Potem wyślę wiadomość do naszego zwycięzcy. No i słuchajcie, to jest koniec. No i mamy czasową zabawę, więc no cóż. Ojej, więc no cóż. No będziemy to kontynuować po prostu. Mam nadzieję, że po tym czasie nie będzie jeden quest, tylko jednak trochę więcej. Mamy tutaj już restaurację, czego przed chwilą jakiś czas temu nie było. Czy mogę coś zamówić? W sumie nie wiem. Zaraz sprawdzimy, bo tego wcześniej nie było. Zanim tu byłam, to tutaj tego nie było. Więc zobaczmy. A, chciałam klinację. Brawo ja. Mogę tu usiąść? Halo? Pewnie nie, bo mój koń jest za blisko. Albo nie mogę, po prostu mi jeszcze nie pozwalają. Chyba raczej to drugie niestety. No dobrze, no to jak mi nie pozwalają, to trudno się mówi. Ale już mamy, więc to jest już jakiś plusik. Są już pudełka na to, żeby ten sklep tutaj otworzyć. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ten sklepik otworzymy. No i wiadomo, warto byłoby już na tej lilce chociażby te DZW otworzyć. Ja chyba część DZW robiłam na Wiki. Nie mogę tu usiąść. O, mogę, czekajcie, mogę tu usiąść. O, mogę usiąść, mogę zamówić, super. Część robiłam na Wiki, ale no cóż, myślę, że zrobimy sobie to jeszcze raz na Lilce. Zobaczę, czy po prostu mega pączek. To ja chcę mega pączka kupić sobie. Będę miała na zaś. Zobaczymy, czy po prostu. Nie mam miejsca w ekwipunku, super. Czy po prostu robiłam to na Wiki, czy nie robiłam? Jeśli robiłam, to po prostu część pominę, a jeśli nie robiłam, to zrobimy całość tak, jak to miałabym mniej więcej w planach. Kupiłam mega pączka i nie wiem, gdzie on jest. Tu jest mega pączek. Ta-dam, mega pączek. Dobrze, i z tym ów mega pączkiem z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku i o tym, żeby czasem do mnie na kanał wbijać, ponieważ subskrypcje się czasem nie pojawiają. Do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Pa, pa!